Witam wszystkich. Dzisiaj na moim warsztacie pompa paliwowa wysokiego ciśnienia, tak zwana CR Delphi. Nienawidzony dosyć układ przez użytkowników. Bardzo drogi w naprawie i w ogóle wszyscy twierdzą, że do niczego, łącznie z wszystkimi mechanikami i tak dalej. Dzisiaj chcemy zobaczyć, co tam tak naprawdę się dzieje, że te opiłki w ogóle się wydzielają. Co tam jest w środku, co tam się tak psuje. No rozbierzemy tą pompę na czynniki pierwsze. No i zobaczymy, co tam wydziela te opiłki metalu. Pompa, dodam, że pochodzi z samochodu Clio 1.5 DCI z 2001 roku. Jest uszkodzona, nie będziemy jej składać na pewno, to jest totalne zło. No i chcemy tylko się dowiedzieć, co jest w środku, tak? Na pewno wielu użytkowników, tak jak ja, jest ciekawych, co też tam ciekawego takiego jest, że to po prostu jest słabo zrobione, że to wydziela opiłki metalu, niszczy wszystko na swojej drodze, wszystkie wtryskiwacze i później tak drogo kosztuje naprawa tego auta. Będę kręcił z góry, więc może lepiej będzie widać. Zaczynamy. Więc tak, zaczniemy od kręcenia pompy limadełko. Postaramy się zdjąć to koło. Tutaj będzie Wam potrzebny klucz 18 nasadowy. Klucz do zapakowania koła. Spróbujemy to odkręcić. Poszło. Kręcamy nakrętkę. Trzeba to jakoś zdjąć. Poszło. I kółeczko mamy już zdjęte. Kółko, jak widać, jest dobre. Nie wiem, można zostawić tylko po co. Tu jest taki rurkowy klin, który musimy wyciągnąć. Najlepiej nie. Demontujemy jej do końca chyba. Lepiej to wyciągnąć. O ile się uda. Się będę teraz szarpał z klinem. Ale może to się uda wyciągnąć. No nic, to tym później się zajmiemy. Idziemy dalej. Bierzemy 17 i odkręcamy. Tutaj przykręca się przewód zasilający paliwo. Do pompy. Na bok. Odwrócimy ją teraz. Teraz ją wkręcimy w ten sposób. O, może tak, że będzie lepiej widać, co ja tu robię z nią. Co ja tu będę odkręcał. Tu będą nam potrzebne gwiazdki. Klucze gwiazdkowe. Zaczniemy od gwiazdki 20 i odkręcimy przelew. To jest taki o-ring uszczelniający. Powrót do, tu jest powrót wtryskiwaczy. Co dalej? Dalej możemy odkręcić. Tu jest regulator ciśnienia. To się nie mylę. Nie jestem mechanikiem, więc jak coś źle nazywam, to przepraszam z góry. To się już odkręciło. Tu też się odkręciło. Teraz odkręcimy sobie kluczem 17. Niestety nie, to nie 17, to będzie 19. Tu jest jakiś czujnik. Takie coś, nie wiem. Teraz spróbujemy to wyciągnąć. Tu jest taka siateczka niby, ale ona w ogóle nie chroni przed jakimikolwiek tam opiłkami i tak dalej. Chyba to jest silnik krokowy, to jest najprawdopodobniej od pedału gazu. To jest czujnik ciśnienia pompy. Coś takiego.
Tak mi się przynajmniej wydaje. Teraz kluczykiem odkręcimy. To za duży będzie. Kluczyk, odkręcimy tutaj przystawkę do. Przystawkę do przewodu wysokiego ciśnienia. To wygląda coś takiego. Nic więcej nie ma. Ląduje w złomie. Jedziemy dalej. Teraz weźmiemy sobie 15 kluczyk. Odkręcimy, tutaj jest zawór chyba ciśnieniowy, nadciśnienia. Tak mi się przynajmniej wydaje, tu z boku. Coś takiego. Mamy to wykręcone. No i odkręcamy. I dowiemy się, co tam w środku jest. Zdejmowałem gwiazdkę. Także. Tak, zdejmowałem gwiazdkę, no to już jest dobrze, ale. Tak jak powiedziałem, nikt nie będzie wykonał tego szczura, bo to. Nikt tego składać już nie będzie. Musimy się chwilę pomęczyć niestety. To już poszło. No i teraz czary mary. Zobaczymy, co jest w środku. Z czymś trzeba to podwadzić. Jakimś wkrętakiem. No i w środku wyciągamy. Tak, żeby tutaj nam. O! Wygląda to w ten sposób. To jest już. Te wałki odpowiadają za to, że w ogóle jest tak duże ciśnienie. I nie zużywają się wałki, tylko zużywa się ta bieżnia. Ta bieżnia opiłkuje. Tak mi się przynajmniej wydaje. Zaraz zobaczymy, co jest w głębi. Jeszcze widać paliwo. Ale zaraz będziemy mogli to. O, właśnie. Tu jest taka falista podkładka. Pierścień. Paliwo już uciekło w sumie. Tu jest łożysko. Kredyt gotówkowy w banku Credit Agricole. Co zwróciło pana uwagę? Przejrzysta promocja z atrakcyjnym oprocentowaniem. No i widać, że ta bieżnia jest tutaj już troszeczkę taka. Przejrzysty kredyt gotówkowy. Szczegóły w placówkach banku Credit Agricole. Promocja trwa tylko do 10 marca. Regulamin promocji dostępny. Nie ciekawe, by to ująć. Proszę usiąść, słucham panią. Są rysy. Stosuję specjalistyczny żel do higieny intymnej. O, to jeszcze rozbierzemy, pokażę, tu są takie wałeczki. Wałeczki się można wysunąć. To się wszystko jeszcze kręci. Teraz musimy odkręcić kolejne elementy. Tą samą gwiazdką. No i zobaczymy, co dalej jest. To jest. To odpowiada już za ostateczne ciśnienie, tak? A to, co teraz odkręcamy, ten element pompy. Ten element pompy jest. Odpowiada za sprężanie wstępne, tak zwane. Zobaczymy, co to tam się dzieje. Skorzystaj, bo teraz Pesco 200-gramowe oparowanie Karl Jakobs Kromatol za 17,99. Dodam, że to była dobra pompa, tylko mechanik, wspaniały mechanik, nie wyczyścił zbiornika paliwa z opiłków.
Popa została wymieniona, a nie zostały wyczyszczone zbiornik paliwa. I opiłki dostały się tutaj do pompy. Widać, że ona nie jest tak bardzo zapiłkowana, jak mi się wydawało, ale gdy się bliżej przyjrzymy, widać te opiłki, tak? Są mikroskopijne. Nie jest ich tutaj aż tak wiele, ale no po prostu one zniszczyły wtryski, tak? A to jest takie coś. I to jest sprężanie wstępne, to się kręci. Tak jak widać owalu i to też tutaj ta bieżnia, no to są o, takie wałeczki. Ta bieżnia opiłkuje również, wydziela opiłki. My to rozbierzemy oczywiście. O, no i się posypało niestety. Ale są to takie wałki, tak to wygląda. To wydziela opiłki. No i to mamy łożysko, które też już jest po prostu niewesołe, tak? Mamy praktycznie pompę rozebraną. Wystarczy teraz tutaj wybić zimmering do środka. Nie na zewnątrz, a do środka chyba. To jeszcze zobaczę. No i mamy pompę rozebraną. Tak to wygląda. Tu jest jeszcze też jakiś tam regulator ciśnienia czy coś takiego. Jakaś regulacja. I to kosztuje, proszę Państwa, nowe. Środkownicy samochodów bodajże wiedzą. Nowe kosztuje 1500 zł. Do tego dochodzi w moim przypadku 65-tonny silnik, czyli 2000 wtryskiwacze 4. To co daje nam już 3500. A jeszcze nie policzyliśmy robocizny, tak? Czyli wpisania wtryskiwaczy w komputer i cała jest procedura tego czyszczenia układu. Właściwie fabryka przewiduje, że układ trzeba po prostu wymienić wszystko. Czyli przewody, zbiornik paliwa, no wszystko od A do samego Z. Wtedy dopiero możemy się takim autem pocieszyć ilością tam jakąś przejechanych kilometrów bez awaryjności i tak dalej, i tak dalej. Także tak to wygląda. To bardzo duża bolączka jest właśnie posiadaczy wszystkich silników DCI w systemie Delphi. W Siemensie było to zupełnie inaczej rozwiązane, bo były też również odprzęt Siemensa i kto ma Siemensa, tam się chwali, a kto ma Delphi, ten jeździ od mechanika do mechanika i o ile trafi dobrego mechanika, no to ma zrobione od ręki, a jeżeli trafi tak jak ja, no to jeździ, kupuje części i nic z tego praktycznie nie ma. Tracimy pieniądze i jest to bez sensu, totalnie bez sensu uważać na takich mechaników. Jeżeli ktoś nie miał doświadczenia z systemem Delphi, z tym silnikami diesla, to po prostu nie prowadzimy do takiego mechanika, bo koszt naprawy przewyższy dwukrotnie lub trzykrotnie nawet wartość auta. W zależności od auta, ale jeżeli mówimy tutaj o Clio, więc do 2005 roku chociażby, tak? No w takim systemie wychodziły do 2005 roku, później jakieś tam zmiany były, raz Siemensa przeszli i z powrotem wrócili do Delphiego. Więc tak to wygląda. Na dzisiaj to już koniec. Więcej tutaj już nic nie rozbierzemy, bo tu więcej już nic nie ma do pokazania, tak? Dziękuję bardzo za obejrzenie filmu i zapraszam na następne.